Proszę. I co, to ty? Co się kurwa nie odzywasz? Kurwa. Ładnie kurwa. Ojej, ojej. Kurwa. Nie ma Pitra. Co? Nie ma Pitra. A to ten. No. Nikus jeden. Kurwa. A co ty taki dzisiaj zmęczony? Kurwa, znowu całą noc nie spałem. Znowu? No. Kolejną noc? No, żeśmy łazili kurwa na puści. Kurwa, przyszliśmy tutaj i tak gadamy chuj. A później mówię, też dole. A gdzie Peter? Peter poszedł do siebie. Aha. No. A do której lataliście? Dzisiaj? No. No kurwa, cały czas. Myślałem, ja dziś z godzinę temu dopiero spać poszedłem. No ja się zdaję, się wykończę. Co, zjadłeś śniadanie? Wolisz pasztetową, czy konserwę? A ja mnie obojętnie. Jak jestem głodny, to wszystko zjem. To masz do wyboru. No. Kurwa. Kurwa. No, ja. Masz. Z konserwą. O, podziękować. Muszę schować pod szczury, które dodą. No nie, ja szczury. Nie, spierdolą szczury, ty. Lepiej tutaj przyszedł o 11. Poszliśmy kurwa na hasiory, pochodziliśmy. Żeśmy wykombinowali na nalewkę. No. Dobra, chuj tam, ale chujnia z puszkami, daj spokój. Masakra. A to dopiero środa, nie? Była. No. Dzisiaj czwartek, tak? Tak. No. A ty codziennie wyglądasz tak samo. Co? Tak samo wyglądasz codziennie. No ja przecież brody nie mam. Brody nie masz? No. A to nie wiem. Zasłonięty jesteś, to nie. No, puszkami obciąłem. Aha. To dzisiaj co mamy? Czwartek. No. No, może nie. I co, zmelanżowany? Co, do rana biegaliście? No, nie, do rana nie, ale już do drugiej. Szluga mogę ci dać. Też? O, no. No. O Jezu, moje biedne. Jak do drugiej lataliście, to... A która jest godzina? O Jezu, co? 28? 9. A, no. O. No kurwa. Tylko nalewkę żeśmy pili od drugiej do 5. Jak to nalewkę tak długo pić, nie? Leku warto. No. A mówię tak, bo ja miałem mniej spać. Mówię tak, zjadłem, siedzę przy tym ognisku i tak fik. Mówię, nie, idę spać. Ty człowieku, nie zdążyłem nawet się położyć, a już zasnąłem. A dzisiaj jaki humor masz? No taki w miarę. Lepiej? Czy go? No, lepiej. Nie pytać. Oj, Boziunia kochana. Co za wariat? Włazić całą noc i... O, bo dzisiaj czwarty, dzisiaj kotwica. Czyli... Nie wiem, czy dam radę. Czyli co? Co? Czyli co? Co? Kotwica. No tam dają zupki. Jedzenie, które tam pieprzy i zupkę stać w takiej kolejce. Człowieku, żeby dostać zupkę, mi chodzi o ciuchy, nie? No. Przede wszystkim o ciuchy. Ja będę stał, kurwa, człowieku, kolejkę jak stąd do Warszawy, żeby dostać miseczkę tego, no, zupy. Co, nie opłaca się? Tak. A niektórzy to stają, człowieku, za wzięcie. Tylko ja zrobiłem inaczej, bo ja poleciałem
na ciuchy i przyszedłem i on się pyta, kto jeszcze nie jadł? Ja mówię, że ja nie jadłem, bo ten uszedł najpierw na ciuchy, nie? No. A on też wziął mnie, tutaj dla pana, mówi, zupkę proszę. Tego to ja w ogóle nie mam apetytu, to ten, zjadłem pół zupki. Ale coś paliliście tutaj, co nie? No, a co, czuć? No, znaczy tak już końcówką, ale jak czuć. No. Ale takie, no, świeże. A wiesz, jakie co, jaja? Jaja jedliście? Nie, mówię, słuchaj, jakie jaja. A co jedliście? Nic nie, czekaj. To po co paliliście? Ja jadłem, bigosi. Uuu. Własne roboty. Co? Robiłeś? No. A co robiłem, wiesz, kapusta kiszona. I tam narzucałem mięsa, przede wszystkim od groma mięsa. No. O, żonie, kochany, ła. Ale jestem zajechany jak poranek robię. No idzie. No weź, tyle nie śpi. Czekaj. To czemu nie śpisz w nocy? Zawsze spałeś. No tak, ale powiedz. Ten przyszedł, było 11. No. We Słupku zrobili wielkie jaja, ty. Parę puszeczek. Odpal mi dla ruchu. Moje się zapali, żeby znowu. O, ciernicze. Ale głupota, nie? Latać całą noc i parę puszeczek nabierać. No. A jak kiedyś ty... Wiesz, kiedy to było... 3-4 dni temu poszedłem na Biedronkę. No kurwa, jeszcze tyle puszek nie znalazłem za jednym razem. O, groma, nie liczyłem, chciałem policzyć, ale mówię, że... No nie znam tego. Nie mam czasu, żeby liczyć. No pamiętam, że od groma. Puszka, a później jak odwróciłem się, zobaczyłem. Mówię, o podziwnie, kochana, bo się to będę do jutra. Nie, żartuję do jutra. To dzisiaj ile puszek zebrałeś? Wielka nic. Ja wiem. Kilogram? Łe! To masz... Czekaj, na kilogram wchodzi... Nie pamiętam, chyba 60 puszek, czy ile tam. Wielka dupa, człowieku. No. Ale weekend się zbliża. To na pewno będzie co nieco. A szczerze, jak jeszcze będzie ciepło... Co dzisiaj pijesz? Co? Pijesz z dzisiaj. Taki soczek. Tu też, co to jest? O kurwa, jakie słodkie. A woda z miodem. Ale słodkie, ja pierniczę, co ja zrobiłem. Więcej soku niż wody. Ty kurwa, schowaj po... Człowieku, wiesz co te cholery zrobiły? No. Miałem taki serek. Taki o. I tak 3 dni leżał na stole. Mówię, schować go może nie tego. A mówię, dobra, niech leży. Ja przyłażę, ty. Nie ma, że nie ma tej sreberka. To puste opakowanie. Ja mówię, kurwa, no jak one to zrobiły? Mówię, dopiero co one? Mówię, sreberko zjadły, a jakoś po jakimś czasie znalazłem, jak to było gdzieś takie, o nie? Uh-huh. Taki mały kawałeczek sreberka, my kurde, jak oni to jedzą? Ty co, nam wszystko wpieprzają? Peter to stary fachowiec, człowiek, który zaczął opowiadać o tych szczurach, to mówię, ty mógłbyś wykład dawać.
stół to normalnie wyglądał, jakby ktoś wziął rękę i tak... Och, cholery w rękę, no. O, nawet wycieraczka. Co? Nawet wycieraczka jest. Co? Wycieraczka jest. Co? Wycieraczka jest. Gdzie? Tu. A tego diabła joga, tego tu chyba już 3 dni nie ma. No. Koło wiarusa też go nie ma. Nie mogę, kurwa. Zostawię na pudel. To jest tak cały czas. No. I się porządnie nie napije. A co, nie napiłeś się? To jedna amarena na cały, dwóch na cały dzień. Chodź, Marena, ten, no. Jak to się nazywa? Fajna, czy jak to tam? O Boże, kochana. Fajnie, słoneczko wychodzi, mówię, a nie, idę spać. Pierwszy chyba ze 4 kawy. Mówię, nie no, następna noc. Wcześniej czy później to bym gdzieś kurwa usiadł przykładowo na ławkę w mieście i tam przymknął w oko i bym usnął. No bo ja zawsze przyjdę, to ty leżysz. No. Czy to przyjdę z rana 6 czy 8? No. To i tak leżysz. No się mówię tak o, a tak słoneczko wychodzi. Ładna pogoda dzisiaj. No. Na życie to będę odsypiał. Zamiast zarabiać? A co, jak nie mam siły? To zjedz siadanie. Co, jadłem. Ale dużo zjadłem. No właśnie. Miskę bigosu i dwie bułki. Dużo, nie? No. A kiedy jadłeś? No w nocy. Peter nie chciał. No. Ja zjadłem, mówię, Peter poszedł, mówię, a ja się trochę popalę. Ale tak, mówię, a zrobię sobie tego, tosta. Miałem bułkę na ten przodziu, o jajka ugotowałem. Chciałem no. zrobić ten, jajka w majonezie, nie? No. Ja mówię, Boże, nie chcę mi się pierdzieć, a jeśli się chciało cholera. No zjadłem dwie bułki i tak siedzę, mówię, nie, idę spać, pierdzielę. No i się wlazłem tutaj i tylko przypnąłem oko, no nie, fik, film się urwał i śpiewał. O Boże. To co, nie to odpoczywasz, czy nie lepiej iść pozbierać coś? Co, to nie dał rady, do cholery. Fanty. Jimmy już pewnie na rejonie... Jimmy nie zbiera puszek. Nie, ale nie na tym rejonie. A, nie. Tam żeśmy szli ten, z Peterem sprzedać butelki, to Jimmy stał przy tym, przy aptece na rogu, to jest ten, Krzłostego, nie? No. No już, o mój, Jimmy chyba przywalony trochę. No. Ja przedwczoraj z nim rozmawiałem. A to pojadałeś. Chuj za parę. Mówisz jednak? Znowu będę chychał. Nie powinien palić. No. Gdzieś tam na czysty się kłania. Trzeba mieć łeb już zwalony. Chodzić po nocy i puszki zbierać. Może w nocy najlepiej, nie? No tak, bo wyrzucą w tym wszystko to śmieci, no to... No ale widzisz, z tego nie ma chyba, co? Co? Nie ma z tego chyba, nie wyciągniesz z tego. Co? Nawet na nalewkę.
Zależy. Ostatnio czekaj. Wczoraj nazbierałem puszki. No, wczoraj nie spałem. To mówię, a idę ten. Na skup. Kurwa, kładę na wagę 2,5 kilo. Ja mówię, kurwa, co? Słuchaj, jaką ma wagę taką, że słonia można ważyć, ty. A nie takie delikatne materiały jak puszki. Wszyscy mają na skupach elektroniczne wagi, a ten ma taką lochę, że patrzę 2,5 kilo. Dlatego złodziej na niego mówią. No okietka, co się w dół wchodzi, nie? 2,5 kilo o 3,80, to wyszło 11,60, no. Ja idę, kupię sobie, wezmę to na lewe. A! Mówiłem o telefonie, nie? No tak. Ostatnio. Wychodzę z tego, za B. Patrzę, ojciec stoi. Popatrzyłem się i odwróciłem się i idę. Pedro! Pedro! A ja idę dalej. Pedro! Odwróciłem, co jest? Ty, ja nie wziąłem tego telefonu. Bo po co mi ten telefon? Ja mówię, a co ty mi się tłumaczysz? Co ja jestem, ksiądz? No bo spotkałem tego i powiedzieli, że jak do końca następnego tygodnia się telefon nie znajdzie, to mnie rozpierdzielał. Ja mówię, nie wiem, kurwa, człowieku, mówię. Ten mówi, że nie, ten mówi, że nie. A zginął tutaj. To wtedy byliśmy i piliśmy tutaj, nie? No. Ale Matejko też jest głupi. On kurwa pijany wyciąga telefon i taką. Zobaczcie, jakie tutaj są możliwości. Tu. Nie ma. To już miał możliwość. I to drugi raz mu zginął. No. Raz mu zasunął taki jąkała. O, to budzi się, więc chyba rok temu przeszło. No. No i ostatnio to temu zginął, nie? No, zawsze jak pijecie. No. O, pierdziele o tym telefonie, zobacz, tu to, tu tamto, tu przyciski, tu tego, tu dwa. No jak się lata. A ja długo będę, ty. Coraz bliżej, a coraz bardziej przyciąga mnie do ziemi, wiesz, jak dziadki tak chodzą skulone, nie? No. Ja idę i tak, mówię, co jest do cholery? Przyciąganie ziemskie. Zarość. I znowu idę i tak fajnie. Mówię, kurwa, niedługo to będę jak te dziadki chodzi, coraz, wiesz, skulone, nie? Mhm. Ręce z tyłu idzie i... Kurwa, miałem jechać na konfisę, nie wiem, czy dam radę. To jest spokój, kurwa, jakaś głupia mania, ty. Łazić po nocy, kurwa, zamiast wstać przykładowo o tej 6 albo 5, no. Człowiek wyspany. A bo to kurczę tak o. Peter przychodzi raz o 8, a co 11. Idzie w plenę, idzie. No człowiek, to dzisiaj była masakra. No będzie przyszedł o 11, a co tak kurczę późno. A, bo to tego, bo tamtego, on też ma przyboje z tymi szczurami. No fakt, nie kaszle. A dziwne. No i... Ty, puściliśmy... No idziemy na kipy, ja mówię, kurwa, na kipy za późno, o 11. Pustki, ty, może znaleźliśmy 2-3 takie sztuki. Idziemy na zgniatarę, dupa. Idziemy na blema, dupa, tam może... 3-4. O, na więcej co tu ja znalazłem w parku. Co chacio ty, tu puszka, 3 puszki, 4 puszki, nie? Także taką reklamówkę dużą, co tam przy wejściu wisi na tym, nie? No. No to nazbierałeś. A co to jest? Może z 1,5 kilo będzie. No przy nią po co tego zanosić? Lepiej pozbierać jeszcze z jeden dzień. A wariant awaryjny, jak zarobek? Co? Jak zarobisz?
nie wiem. Bo nie wiem, czy do ojca Ociulek się obraził na mnie. No. To było tak o. Słucham, Dajecki z tej strony. A, Dajecki. Wiedziałem, że to ty. I wyłączył się. O, mój, obraził się chyba. No to pojedź do niego. Do leku. To co to będzie? No. Kurwa. Mówiłem ci, że przed każdą wizytą masz dzwonić. Nie mogę. Bo ja, ale czuję normalnie sam tytoń. Wiesz, jak pali się te pojary cholerne, nie? No. A one mocne. To nie lepiej wykruszać? Tytoń? Ja nie umiem kręcić w ręku. To do lufy. A tu mocne wtedy jak cholera jest. No to ostatniego lufę paliłeś. A ty zawsze z lufki, ostatnio no właśnie też paliłeś. O, no to jest spoko, to jest siekiera normalnie. O, Boziunie kochana. A tak mi się fajnie spało, tylko słyszałem jak... A, widziałeś tam ten. Ale się nie zamykałeś. Nie, bo tak myślałem, że albo ty przyjdziesz, albo Peter. Łańcuch tam wisi, nie? Nic. Łańcuch z kłódką. Nic nie wisi. Wisi. No znaczy może wisi, ale nie, nic nie wisi, znaczy otwarte są. No. Ja miałem się zamknąć, ale mówię... Kurwa, co to wszystko takie słodkie? Nalewka. Dobrze, nie. To jest ten, glukoza. A. Dupoza. Miałem się zapiąć, czy się zamknąć. A ja mówię, albo ty przyjdziesz, może Wojtala wróci, bo on będzie stał chyba pod tym, pod kratą. Wojtala to siedzi chyba u tej sąsiadki swojej. Ostatnio Peter go spotkał na tanie, mówiłem ci, za ile kalafior kupił? Za 12 zł. Ale to taki kalafiorek ty. Ja mówię, ile? 12 zł? A Peter mówi, nie kupuj wariacji kalafioru za 15 zł. Pójdziesz na chłód i kupisz dwa razy większy. A to nie dla mnie. Dla sąsiadki. Kalafiorowe się zaciało. To będzie miała kalafior. Chyba na dzieciaka, że ona nie ma dzieci, prawdopodobnie. Oj, Boziunie, kochanie. Wstawaj do pracy. Co, ty nie dam rady. Dasz radę. Pójdę gdzieś, cholera, usiądę na ławce i usnę znowu. Ta? No. A co, już tak miałeś? No jak? Chodziłem całą noc, też nie spałem. Dzień przyszedłem, coś tam porobiłem, a idę na puszki. A taka fajna pogoda była, gdzie usiadłem, zapaliłem papierosa i tylko tak czuję, jak mi oko fik. Kurwa, budzę się, ty, słońce świeci. Gdzie ja kurwa jestem? Ja w parku zasnąłem. Czyli usnąłem. Okaż mnie nie mieli z czego. Na duże 4 dni nie spałem. No ale co ja przyjdę, to i tak śpisz. No. A już myślałem, że ten. Wczoraj miałeś być, nie byłeś. Mówię. Pierwszy raz chyba jak Paco przyjdzie, a ja nie będę spał. No mówię, ja bym nie spał. To jest 9. To ja poszedłem spać, czekaj. Po 7, popatrzyłem na zegarek. No. Kupiliśmy tą nalewkę. To była 12. A jakoś 12, no. Dawaj, idziemy na rury, mówię, bo nie będziemy tutaj na ławce spać. Czy spać, pić. No to czym, jak żeśmy tu przyszli, go
już było po 12. To żeśmy do 6 tyli. Wyobraź sobie, jedna nalewka na dwóch tyle czasu. Widzę, jak się rozgada, to człowieku. Do słowa nie da dojść. Ty, to... Peter, dajcie powiedzieć. Poczekaj, skończę. To o której wstajesz zazwyczaj teraz? Nie wiem. Zależy. 12? Nie wiem, wiesz, zależy, nie? No ale co, bliżej, dalej? Nie wiem, po prostu zależy. 14, no. Nie mówię, pierdolę, śpię. No i dobra, obudzisz się o tej 13, 14 i co dalej? No co? No, co? Trener. Albo puszki sprzedać. No i dobra, pójdziesz z 1,5-kilową puszkami i dostaniesz ile? 6 zł. He, no. To kupię sobie 2 piwa. Przyjdę tutaj. Co tam porobię? Widziałeś te reklamówki przed wejściem? Nie. Nie rozglądam. Przy ścianie. Sterta reklamówek. Zacząłem czyścić pod rurami. No. Ja pierdolę, człowieku, masakra. Wczoraj tutaj wchodzisz po lewo. Szczury się budzą. Daj spokój z nimi, cholera, wszak by ich trafił. Z takiego metra wywaliłem chyba 6 reklamówek. Tyle kurwa tego. Tam wszystko jest, ty. Butelki, jakieś szmaty stare. No wszystko. Ja nie wiem, ja tu będę chyba kurwa 2 lata to czyścił. Tylko jeden kontener to jest mało. No. Masakra. A co tutaj zamierzasz się osiedlić? Nie no, na razie. Pasuje ci na razie tutaj? Tak. No. Ojciec. A nie lepiej by było tam na strychu albo coś? A już by pogonili. Pogonili? No. Bo najpierw mieszkali. Taki, z ulicy było wejście do takiego pomieszczenia. No. Tam wzięli, wygonili, pozamurowali. Drzwi, kurwa, płytą USB zatem zastawili. I poszli na strych. Ja tam raz byłem na tym strychu. A i pan do cholery. Śmieci najebane, schodzą, strzają na ten, na tą, no, na ścianę. No i wtedy co Pedro, ojciec się tłumaczył, że ten, że on nie zasunął telefon, mówi, już nie jesteśmy na stychu. Ja mówię, gdzie? A koleżka mi taką piwnicę wynajął, właśnie, czy może mieszkać, nie? A ja dzieka jaka, nie wiem. O, drogi się rozeszły. Na życie to też tam długo pełno posiedził. No na pewno. I co? Lepiej na strychu niż na rurach, nie? Ja mówię, może. Życie nie bajka. O co chodzi? A z Peterem się umstawiałeś? Z jakim Peterem? No z Peterem. Spektakowym? No. Tak. Mówisz, że jak będzie szedł puszki sprzedaj, to podejdzie. A to będzie zrzutka na puszku, puszek? Nie wiem, zobaczymy. Będę miał siły wstać. Nic nie jesz, nic nie tego ciepłego, bo to gówno. No ile tego sam mówiłeś. I to. A ostatnio kiedy jadłeś? Co? Ostatnio ciepłe jadłeś oprócz bigosu. Co ja jadłem? No. A, ziemniaki sobie ugotowałem i jajeczko odbiłem. No. Tylko też bardzo dużo zjadłem. Zostawiłem na patelni, przykryłem szklaną tą przykrywką. Ja przychodzę, patrzę, przykrywka kurwa zbita. Taka pajęczyna, nie? Mhm.
a obok leży ten, ta kulka Nivea, nie? No. Te diaby rogate musiały latać, a ona spadła i zbiła, nie? Ja mówię tak, o kurwa, jak to trzeba wyciągnąć? To wieku, chwyciłem za ten, za te kółeczko, wziąłem, podniosłem do góry, a to jak kryształ. Fidziu! I chuj po tym, po ziemniakach z jajkiem. Przecież nie będę wyciągał szkiełku centymetr po centymetrze, nie? No. I co to wypierdzielę? A wziąłem tak z grubsza, wywaliłem to szkło i mówię, zobaczyć, ty, czuję ten szkło pod zębami, wypierdolę, nie jem tego. Szkła się najem i będę się... I kurwa, szczurzyska nie mają, to wszystko bym pogryzł. No, że jest, ze szczurami. No. Ale jestem chory, się tu, u ten. I go wruchać. Przejdę na moją tam gdzieś. A wiesz, jak upieprzają? No jak dasz jedzonka im, no, bo wiedzą, że im przyniesiesz jedzonka. One same se cholery rządzą. No, ale ty im przynosisz. No niby tak. To więc... No, jak być mi wdzięcznym, nie? No to są i cię nie gryzą. Tak, nie gryzą, ale za jakieś szkody robią. No widzisz. O, słychać już. Co? Słychać już. Piszcie? Nie, budzą się. No. Trzepią się. Znowu będą kurwa latać jak wariaty. I godzina. No oni zawsze. Pośpią godzinę, dwie i znowu szarżują. Jesteśmy tylko lewne.